Cześć, ja jestem Szobu i witam Was bardzo, bardzo serdecznie po dłuższej przerwie w dość nietypowym filmiku, ponieważ zostałem nominowany dłuższy czas temu przez youtuberkę o niku Selena do pewnego wyzwania o nazwie Otaku Tag. I choć nazwa nie jest dla mnie zbyt zachęcająca, to na czym polega owe wyzwanie, no wygląda lepiej już. Otóż moim zadaniem jest odpowiedzenie na kilkanaście pytań związanych z mangą i anime. Także zapraszam. Pytanie pierwsze. Pierwsza manga oraz anime. Taką pierwszą mangą, jaką przeczytałem, która trafiła na moją półkę, to był piąty tom Dragon Balla. Więc jest ze mną już dłuższy czas, bo dawno, dawno temu go otrzymałem w prezencie. A pierwszym anime, jakie obejrzałem nieświadomie, to było Dragon Ball. To był Dragon Ball. A pierwszą mangą, która sprawiła, że zacząłem regularnie zbierać mangi, to był Doubt. Od pierwszego tomu Doubta wszystko się zaczęło. Potem był One Piece, Bleach, no i poszło. A jeśli chodzi o pierwsze anime, jakie obejrzałem, to było nim Naruto. Świadome anime. Naruto, potem był Death Note, Bleach, no i reszta innych tytułów. Dobra. Pytanie kolejne to, od kiedy interesujesz się anime i mangą? Tak mniej więcej od czwartej klasy podstawówki. Wtedy to nie było jakieś mocne zainteresowanie, ale już troszeczkę tematu uszczknąłem. Tak, trochę się z tym zapoznałem. A potem to zainteresowanie stawało się coraz większe. Dobra. Czwarte pytanie. Twoje top 5. Niestety nie jest napisane, czy top 5 anime, czy też mang. Ale jeśli chodzi o top 5 anime, no to przypomnę, że są nimi. Hunter x Hunter 2011, Samurai Champloo, Steins Gate, Hajime no Ippo oraz Jojo. Tych 5 tytułów. Co prawda jest strasznie ciężko wybrać 5 najlepszych anime, jak się obejrzało, bo jeżeli się obejrzało sporo dobrych tytułów, no to wiadomo, że zadanie jest utrudnione i tak naprawdę każdy z nich może trafić na listę. Może się na niej znaleźć. No, to tyle, jeśli chodzi o top 5 anime. A top 5 mang to myślę, że Bakuman, Monster, Ikigami, Berserk i One Piece. Poszło dość prosto, jeśli chodzi o top 5 mang. Dobrze, pytanie kolejne to, czy słuchasz azjatyckiej muzyki? Czasem mi się zdarzy. Czasem mam taką fazę, że chcę dużo tych utworów posłuchać. Chcę je słuchać często, a czasem mam tak, że jest ich za dużo, już za dużo się nasłuchałem i wolę jakąś odskocznię. Jakieś amerykańskie zespoły, polskie nawet, bo są polskie zespoły, które są dobre, o dziwo. Okej, dobra. Czyli tak, słucham azjatyckiej muzyki. Pytanie szóste to ulubione openingi i endingi. Tutaj będzie strasznie ciężko, jeśli chodzi o endingi. To może podam jeden ending, który zapadł mi jakoś w ucho. A może dwa? Może ewentualnie 3, 7. Nie no. Na pewno pierwszy i drugi ending Huntera. Hunter x Hunter 2011. A jeśli chodzi o openingi, to na pewno Higurashi no Naku Koro ni. Świetny opening. Bezapelacyjnie taki, który wpada w pamięć. Opening. Myślę, że One Punch Mana. Taki dość chwytliwy, wpada w ucho. Drugi opening Kaijiego. Świetny. Jeszcze jakiś opening. Samurai Champloo. Też świetny. Taki nietypowy, ale wpada w ucho. Tak jak reszta. Jeszcze jakiś opening. No, powiedzmy, tak sobie przeglądam mangi, żeby sobie coś skojarzyć. Ale powiedzmy, że póki co tyle. Na pewno jest ich więcej, ale w tym momencie sobie nie przypominam. Pewnie ominąłem jakiś bardzo fajny opening. Dobra.
tak. Pytanie siódme. Co sądzisz o cosplayu? No to jest takie trochę dziwne pytanie. Sądzę, że osoby, które naprawdę wkładają w to dużo pracy i to widać, szanuję takie podejście, ponieważ jest to kosztowne hobby i trzeba dużo pracy włożyć w to, aby ten strój wyglądał i aby dana osoba była jak najbardziej podobna do osoby, do postaci, z którą się utożsamia i którą chce pokazać. Ja sądzę, że cosplay to bardzo fajna sprawa. No i tyle. As simple as that. Dobra. Pytanie ósme. Czy kiedykolwiek kogoś cosplayowałeś? Nie, nie zdarzyło mi się. Chyba, że cosplayuję samego siebie. Głęboka myśl. Okej. Pytanie kolejne. Czy uczysz się języka japońskiego? Nie, ale myślałem o tym, szczerze mówiąc. Szczególnie, że nie wiem, czy można nazwać to podstawami, ale no, pewne zwroty się już zna, pewne słowa się pamięta. Oglądanie anime pomaga w tym, jak najbardziej. Więc może zacznę, ale odpowiedź na to pytanie brzmi nie. Nie uczę się na tę chwilę języka japońskiego. Pytanie kolejne, czyli dziesiąte. Czy posiadasz jakieś gadżety z anime i mangi? Jak najbardziej. Po pierwsze, wisiorek z Migim, z Kiseju. A właśnie, opening Kiseju też był świetny. Jak już, to może pokażę wam go, jeżeli nie widzieliście. Kurczę, dobra, jest. Ten wisiorek, mam nadzieję, że będzie widać. O, wygląda tak. Okej, okay. Tak z przodu. I tak z tyłu. Proszę bardzo. Migi z Kiseju. Nie noszę go na tę chwilę, ale... Fajna sprawa, fajny gadżet. Posiadam też kartę z One Piece'a. Tak? Proszę bardzo. Kartę z One Piece'a. No, to jest okładka tomu 46. Posiadam też kartę z Piccolo, ale chyba ją gdzieś włożyłem, bo tutaj nie widzę. I posiadam też pocztówki z Full Metal Alchemist. No tak, taka jest ta pocztówka. I taka. Była chyba jeszcze jedna, ale też gdzieś włożona. No, posiadam też zakładki, jeśli można to nazwać gadżetami. I posiadam również przypinki, które są gdzieś w odmętach mojej szuflady. Tam gdzieś są. Tam gdzieś są. Dobra. Okej, więc tak. Pytanie kolejne. Czy byłeś kiedyś na jakimś konwencie? Jak najbardziej. Byłem na pierwszym... tak, pierwszy mój konwent to było Nejiro. Potem Newcon. Potem jeszcze jedno Nejiro. Chyba byłem na, też jedno albo dwa. Dobra, załóżmy, że dwa Nejiro. Byłem na Newconie. Byłem 3 razy na Falconie. I byłem też na Polconie. Więc trochę tych komentów było. Pytanie kolejne to, czy chciałbyś i dlaczego? To byłem. Na jakich, na ilu? No to właśnie to powiedziałem, który był najlepszy. Najlepszym konwentem. Waham się między Polconem a pierwszym Nejiro. Pierwsze Nejiro było z tego względu fajne, że była taka niesamowita integracja między ludźmi. Przynajmniej ja tak odczułem i poznałem wiele fajnych osób, które no fajne były wtedy. Teraz nie powiem, że są fajne, bo już z nim nie mam kontaktu. No bywa. A na Polkon był z tego względu fajny, że jak byłem na... A, no tak, byłem na drugim Nejiro. To już się... Czyli byłem na dwóch Nejiro. Bo na tym... Bo na Nejiro, na tym drugim... Wygrałem wejściówkę na Polkon. Były 24 karty. W ogóle, jeśli nie znacie tej historii, no to wam opowiem. Było stoisko z Polkonem. Były 24 karty i wśród nich były dwie, które pokazywały wejściówkę. Na której była wejściówka. I można było dzięki temu wygrać. I tak, stoję przy tym stoisku. Biorę jedną kartę. Wejściówka. Dobra, jeszcze jedna karta. Tak myślę, kurczę, no fajnie byłoby wygrać. Biorę drugą, wejściówka. Wygrałem wejściówkę czystym fartem.
A mogłem wygrać torbę, mogłem wygrać długopis, a tu się okazało, że jednak los zesłał mi wejściówkę. Więc miałem wejście za darmo, ale to oczywiście nie chodzi tylko o to, że miałem za darmo to wejście, ale konwent był bardzo fajny, akurat było lato, było cieplutko, była super atmosfera. To był taki konwent otwarty, więc każdy z ulicy sobie przechodziłeś obok konwentu, mogłeś tam zajść, coś sobie kupić. To była fajna sprawa, także trochę inny konwent niż zazwyczaj. Taki wstęp wolny, jeśli chodzi o część zakupową. Także no między tymi dwoma się waham. Może jednak Nejiro, bo taki pierwszy konwent i mam duży sentyment. I było też bardzo fajnie. No, możliwe. Załóżmy, że Nejiro. Dobra. Numer 13. Pytanie 13. Ile serii anime obejrzałeś? Ile serii anime? Jest ponad 500. Musiałbym włączyć Mala, żeby zobaczyć. No ale jest na Malu 500, może 20? 520? Dobra, tutaj na ekranie się pojawi, ile obejrzałem, bo nie pamiętam teraz w tej chwili. Ile tomów liczy twoja kolekcja mang? To też musiałbym policzyć. 460 tomów? 470 może? Dawno liczyłem, nie pamiętam. Ale coś blisko 500. Chociaż może teraz już przekracza ta liczba? Może ta liczba już przekroczona jest? Ha, ciekawa sprawa. Policzę. Policzę. O ile nie zapomnę uwzględnić wszystkich, bo niektóre pożyczyłem mangi. Dobra, okej, nieważne. Pytanie 15. Czy posiadasz swojego husbando waifu? Może. Posiadam, ale to. Jednak posiadam, tylko jest to związane z Personą 5. Mam taką jedną ulubioną postać żeńską i powiem o niej przy sezonie wiosennym. A teraz nie będę zdradzał. No, tak, także będzie anime Persony 5 w kwietniu, więc myślę, że mogę, że można ją już zaliczyć jako waifu. No, tak, okej. Okay. Dobra, pytanie 16. Czy jadłeś kiedyś jakieś japońskie słodycze? I tam jest niby kolejne pytanie, ale to się łączy z tym. Jakie chciałbyś spróbować, jeżeli nie jadłem? A jeżeli jadłem, to które z nich były najlepsze? No akurat jadłem tylko jedne japońskie słodycze, które mi są poki. Tak po prostu. Chyba waniliowe jadłem. Chyba waniliowe to były. Nie pamiętam już dokładnie, ale jadłem dawno i... No, smaczne są, nie powiem, że nie, ale żebym je kupował częściej, czy żeby miały tak powalający smak, że jestem od nich uzależniony, to nie, nie. Są smaczne, ale to w sumie tyle. Także jadłem, ale nie mogę powiedzieć, które były najlepsze, no bo były tylko jedne. Tak po prostu. Pytanie kolejne. Co z kultury japońskiej interesuje cię najbardziej? Sam kraj. Chciałbym, bardzo bym chciał chociaż raz pojechać do Japonii. Taką jedną wycieczkę odbyć. Niech mnie to kosztuje 10 tysięcy, ale chciałbym poczuć na własnej skórze, jak to jest być w tym kraju i jak to jest być wśród ojczyzny Japończyków. Tak po prostu. Także to mnie interesuje najbardziej. Sam kraj i... doświadczenie tych wszystkich zwyczajów na własnej skórze, tego porządku, no bo Japonia jest bardzo uporządkowana i chciałbym też zobaczyć, czy niektóre rzeczy są przesadzone, czy są niesłusznie jakby tak wychwalane, jeśli chodzi o Japonię, i czy faktycznie jest tam tak fajnie, jak mówią, bo no nie spotkałem się chyba z opinią, która by mówiła, że Japonia jest zła, znaczy Japonia jest taka niezbyt dobra do życia. Także tak, to jest moja odpowiedź na to pytanie. No właśnie, pytanie kolejne. Czy odwiedzisz kiedyś Japonię? Tak, nie powiem, że tak. Może, chciałbym. I pytanie ostatnie to, czy uważasz,
że jesteś otaku. Nie, zdecydowanie nie. Kiedyś tak myślałem, że kurczę, fajnie jest być otaku, ale z czasem się to zmieniło, dlatego że poczytałem sobie trochę, jak otaku są postrzegani w Japonii i mimo że jesteśmy w Polsce, więc teoretycznie jakby nie możemy się spotkać, teoretycznie, z takim samym traktowaniem, z jakim się spotykają otaku w Japonii, ale mimo wszystko no jest jakby... Źle bym się czuł, gdybym się nazywał takim mianem, osoby, która w Japonii no, nie jest zbyt dobrze kojarzona, nie jest zbyt dobrze jakby tak kojarzona, nie jest zbyt dobrze, nie zbyt dobrze się o niej myśli. Dlatego mamy Polskę, ale no, ta świadomość, jak co Japończycy myślą o otaku, no to mnie odstrasza i tyle. Także nie. Mógłbym też zażartować, że jeżeli obejrzę 10 tysięcy serii, będę znał każdą mangę, to wtedy mogę się tak nazywać. No ale powiedziałem tak, jak jest. Okej, także tyle w tym materiale. Dzięki za nominację. No i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie.